Także już witajcie, jestem MWDJ, to jest kolejny materiał kanału, a dzisiaj przygotowałem dla was składzie, który powstał dzięki temu komentarzowi, który możecie widzieć teraz, no cały czas nie mogę się znaleźć w kamerce, ale bardzo się cieszę, że ktoś zostawił ten komentarz, że jednak trochę ludzi mnie ogląda. No i ten komentarz mówi, że zbudował po prostu składzik za 2 miliony monet, więc nie ma żadnych zawodników niemiennych, w związku z czym ja tego wyzwania postaram się podjąć. Co prawda troszeczkę jest to naciągane 2 miliony monet, bo na PlayStation jest to 2,2 miliona monet, a na Xboxie 1,9 miliona monet. No ale cóż, no takie życie i po prostu nie napisałeś mi na jakiej platformie mam się ten składzik, w związku z czym mam nadzieję, że te 200 tysięcy sobie niedługo nazbierasz, jeżeli grasz na PlayStation, a na Xboxie będziesz się cieszył jeszcze 100 tysiącami końców w kieszeni. No i cóż, jeżeli wy chcecie, żebym wam zbudował składzik, tylko nie zostawcie w komentarzu, bardzo bym was o to prosił. Budżet platformy oraz wyników niemiennych, jakie chcecie zobaczyć w tym zespole, w swoim zespole. A jeżeli nie macie jakiś, jeżeli po prostu chcecie pomóc mi w dalszym rozwoju, to możecie po prostu zostawić łapeczkę w górę, bo to bardzo pomaga w pozycjonowaniu filmików. Oraz zostawienie taktycznego subika na kanale, bo to też bardzo pomaga w dalszym rozwoju kanału. No i cóż, ja nie przedłużam i myślę, że co? Lecimy! To jesteśmy na Foodbinie, informacją, którą będziemy używali do budowania składów z formacja 4-5-1. Wiem, że ona może nie jest zbyt grywalna w samej grze, ale no, jest po prostu bardzo dobre do budowania różnorakich hybryd. I w ogóle, a chyba ani razu w tej serii nie używałem ikony, ale to wynika z tego, że większość ikon jest po prostu zbyt droga. No i ich cena jest po prostu nieadekwatna do umiejętności, jakie prezentują. No wiadomo, jak taki Ronaldo Nazario jest oczywiście dobry, ale gdyby był zwykłą złotą kartą, to myślę, że by kosztował około 3 milionów monet, a nie 6, no tak jak teraz kosztuje w tej wersji Meet oczywiście mówię. No ale cóż, na bramce mamy Wojciecha Czeznego. Tak jest, Wojciech Szczęsny. 47 i, no powiedzmy 47,5 tysiąca monet trzeba za niego zapłacić. Jest to bardzo, ale to bardzo fajny zawodnik, ponieważ po łatce, która była niedawno, właśnie nie pamiętam już jakiś czas temu była łatka, nie? I Donnarumma już nie jest najlepszym bramkarzem w FIFA. Szczęsny jest jednym z fajniejszych wyborów na bramkę po tej łatce i plus do tego Alisson, więc Alisson nie miał jak umieścić w tym zespole, dlatego Szczęsny jak najbardziej ma prawo się znajdować tutaj, ponieważ to jest nadal spoko bramkarz, 1,95 m wzrostu, bardzo fajne wszystkie statystyki, przede wszystkim 89 refleksu, 88 ustawiania się, 87 divingu. To są statystyki naprawdę godne topowego bramkarza w FIFA i tak naprawdę się zastanawiam, czy po kolejnej łatce nie będzie tak, że Wojciech Szczęsny będzie troszeczkę przereklamowany. To znaczy, no, on nie był przereklamowany w tej chwili, bo mało kto go używał. Ale wiecie, o co chodzi, że może po prostu stracić na mocy. Na prawej obronie mamy Hakimiego, tym razem w zwykłej złotej wersji. Nie jest to niesamowita wersja Team of the Year, która wygląda niesamowicie, 99 pace'a. Ogólnie w gangu Kulita się znajduje. No będzie tutaj jego zwykła złota wersja, kosztująca prawie 20 tysięcy monet. Ale kiedy się skończy event Team of the Year, to można go wychodzić za troszeczkę taniej. Z tym, że przy takim budżecie myślę, że na spokojnie tutaj można sobie pozwolić na takiego zawodnika, który kosztuje tam 20 tysięcy monet, bo przy budżecie 2 milionów to za bardzo nie powinno stanowić problemu. Jeżeli chodzi o pierwszego środkowego obrońcę, to będzie to Koulibaly. Nie tak się pisze. Koulibaly. Nie, no dobrze pisałem. Dobra, mamy wreszcie. No cały czas mam problemy czasami z pisaniem tych zawodników, bo mówię, nie pamiętam wszystkich nazw zawodników, znaczy pamiętam nazwiska, nie jak się powinno mówić, ale nie pamiętam do końca jak to powinno się pisać. A za to Koulibaly jest spoko obrońcą, aczkolwiek no nie do końca może aż tak dobry, bo jest to jeden z lepszych środkowych obrońców w Serie A. Zaraz po karcie Hero Cordoby, no ale niestety jego zwinność i równowaga są na tragicznym poziomie, przez co no po prostu jest mało grywalny, do tego konieczny jest styl gry cień dla niego, żeby po prostu podbić mu jak najbardziej to tempo, umiejętności gry defensywne ma naprawdę niesamowite, a przede wszystkim to tempo trzeba było mu podbić. No i ewentualnie motorniczy, z tym, że no nie będzie czuć aż takiej różnicy, bo motorniczy dodaje bodajże plus 5 do zwinności i równowagi, a no plus 5 tak naprawdę nie zrobi różnicy w tym przypadku, bo to i tak będzie strasznie, strasznie nisko ocenione. Także co do tego zawodnika nie jestem do końca przekonany, czy on będzie oddawał, ale mam nadzieję, że tak, ponieważ słyszałem też sporo fajnych opinii na temat tego zawodnika, że to jest taka skała nie do przejścia, że jeżeli nie będzie walczył w pojedynkach takich biegowych, jeżeli nie będzie musiał się obracać, no to jest oczywiście jeden z lepszych obrońców w grze. Aczkolwiek jeżeli przy takim wysokiej intensywności meczu, gdzie to co chwilę będziecie przychodzili z kontrataku do po prostu do czego, no właśnie, z kontrataku do, no właśnie, już wiem do czego mielibyście przejść z kontrataku do gry pozycyjnej, gdzie to Koulibaly no po prostu czasami nie będzie dawał sobie rady. Jeżeli chodzi o jego partnera, będzie to Cordoba, czyli tak jak mówiłem, najlepszy obrońca w lidze włoskiej.
No, bez żadnych wątpliwości jest to najlepszy obrońca lidze włoskiej. 86 tempa, 90 gry w defensywie, 87 fizyki. Tak naprawdę tutaj można się zastanowić nad stylem gry cień, ponieważ styl gry cień też nie będzie najgorszym rozwiązaniem, z tym, że może troszeczkę tą fizykę mu podbić kotwicą, chociaż ja polecałbym mu cień, bo ma jednak 84 siły, to jest wystarczający wynik jak na tego zawodnika. 80 zwinności, 91 równowagi, to już jest naprawdę niesamowity wynik jak na takiego zawodnika. Co prawda on będzie dobrze uzupełniał skali do Kolibani, ponieważ jest dużo, dużo niższy od niego, bodajże aż 20 cm ma troszeczkę przesadziłem, ale Kordoba ma 1,72 m, Kolibani 1,89 m, no to troszeczkę różnicy jest, a tak jak mówię, fajnie będą się uzupełniali. Na lewej obronie mamy Mendiego i tutaj pewnie się zastanawiacie, czemu mamy dwóch złotych obrońców na bocznych obrońcach, ponieważ według mnie nie opłaca się za bardzo inwestować w boki obrony, ponieważ to jest najmniej znacząca pozycja w całej FIFA. No i tak naprawdę, jeżeli ktoś ma takie umiejętności jak Mendy czy Hakimi, to powinien sobie wystarczyć wam spokojnie do totsów. A jeżeli nie chcecie tutaj mieć tych złotych obrońców, to można po prostu dać lepsze wersje tych zawodników, co prawda Mendy nie ma lepszej wersji swojej karty. Ale Hakimiego jak najbardziej można ulepszyć, choć to i tak będzie naciągnięcie budżetu, ponieważ no nie wiem, na jakiej platformie został umieszczony ten komentarz, mój widz nie wiem, na jakiej platformie gra, w związku z czym no może być ciężko z tym ulepszeniem zespołu, ponieważ no troszeczkę naciągnąłem ten budżet na PlayStation, a na Xbox no to troszeczkę końców zostanie. Jeżeli chodzi o pierwszego środkowego pomocnika, tak naprawdę będzie to nasz napastnik, będzie to Sadio Mane. Czyli zawodnik, który przy wyjściu swojej karty Inform kosztował bodajże 800 tysięcy monet. Teraz kosztuje dużo, dużo mniej, tam 300 z kawałkiem. Generalnie bardzo fajne statystyki, 94 przyspieszenia, 91 szybkości biegu, 87 wytrzymałości. Bardzo fajne wykończenie wynoszące 87, 84 siły strzału. Więc to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Spokojnie możemy grać jako napastnik, ponieważ on powinien tam sobie poradzić. 94 zwinności, do tego 89 równowagi, więc to jest naprawdę niesamowity piłkarz, który chyba ani razu jeszcze nie występował u mnie w budowaniach składów. No ale zawsze musi być ten pierwszy raz, co nie? Zawsze musi być ten pierwszy raz. I jest to jeden z fajniejszych wyborów, jeżeli chodzi o napad, przynajmniej na tej wersji Inform. Wiadomo, jego zwykła złota wersja to raczej nadaje się tylko i wyłącznie na skrzydło, ale ten jego Inform jak najbardziej może grać jako napastnik. No i prawym skrzydłowym jest pewnie 7 ślaciek, to jest to The Only One Lionel Messi, czyli popularna koza, The Goat z angielskiego, chociaż na polskie to nie brzmi aż tak dobrze. Jest tu Leo Messi, 85 tempa, 92 strzały, 91 ponad, 95 dribblingu. Wystarczy, że dacie mu myśliwego i to będzie już dużo, dużo lepiej wyglądało, bo jedynie co przeszkadza w tej karcie to zdecydowanie tempo, ponieważ ono nie jest najlepiej ocenione, ale no patrząc na to, że ten zawodnik jest taki niesamowity w tym roku, ponieważ ma te niesamowite uderzenia z dystansu i uderzenia finezyjne, to myślę, że on spokojnie sobie poradzi. No i nadal kosztuje swoje, co pokazuje, że ten zawodnik jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, chociaż z drugiej strony, skoro te ceny niedawno tak pospadały, ja byłem przekonany, że już niedługo będziemy ich używali jako fuderów w SBC. No ale na szczęście na razie tak nie jest i Messi nadal trzyma cenę, bo według mnie powinno być tak, że te lepsze karty powinny trzymać cenę. Chociaż Leo Messi w tym roku jest no lepszy niż Cristiano Ronaldo, ale nie jest aż tak dobry jak chociażby, nie wiem, no, Neymar czy Kylian Mbappé. Jeżeli chodzi o lewego skrzydłowego, jest to Vini Junior. Tym razem w swojej wersji Inform, nie Sif, tylko Inform. 96 tempa, 86 strzałów, 75 podań, 89 dribblingu, więc to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jeden zawodnik już naprawdę może spokojnie grać jako napastnik, czy też skrzydłowy, bardziej jako skrzydłowy, ale w tym zespole będzie występował jako napastnik, co bardzo wiem, że jego wykończenie wynosi niezbyt dużo, ale jako taki target man obok Leo Messiego powinien sobie poradzić. Dajcie mu tutaj finisher albo deadline i to będzie dużo, dużo lepiej wyglądało. Ja osobiście na tej karcie polecam finishera, ponieważ no ta karta potrzebuje troszeczkę dużo, no dużo więcej wykończenia, ponieważ finisher daje więcej wykończenia niż deadline. W związku z czym Vini Junior jak najbardziej z tym finisherem powinien sobie poradzić. Jeżeli chodzi o pierwszego środkowego pomocnika defensywnego, tak naprawdę będzie to jedyny nasz defensywny pomocnik, będzie to Fred w wersji Road to the Knockout Stage. I według mnie jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny wybór, ponieważ to jest zawodnik zwinny, wytrzymały, dosyć szybki. Ogólnie wszystkie statystyki ocenione wyżej niż 71 i według mnie jak najbardziej powinien dać sobie radę w tym zespole. Tym bardziej, że no, ten zawodnik no, po prostu jest dobry, nie ma co ukryć, że jest dobry. I tak naprawdę tylko w zależności od was zależy, kogo dać tutaj, bo tak naprawdę możecie dać chyba dowolnego środkowego, nie, tu nie możecie dać dowolnego środkowego pomocnika z Premier League, no ale no, Fred jak najbardziej powinien sobie poradzić. Kolejnym środkowym pomocnikiem jest naprawdę gościu, który już jest no nieprzeciętny, ponieważ jest to Fabinho, który kosztuje 400 tysięcy monet i to jest troszeczkę więcej, bo niedawno kosztował 350 tysięcy monet.
Ale jeżeli widzę drogi, nie masz końców na Fabinie, to spokojnie możesz tutaj umieścić Firmino. No szybko wymyślenie tego zawodnika, tak jest Firmino. I teraz też będzie śmigało, ponieważ on będzie tutaj występował jako środkowy pomocnik, po prostu box to box, a nie jako środkowy pomocnik defensywny, w związku z czym Firmino powinien sobie poradzić w tej pozycji. Ale ja osobiście bardziej polecam Fabinho, z tym, że no, Fabinho to jest już jednak dosyć duża cena. W związku z czym, no, Fabinho jest po prostu lepszy. No i tak naprawdę tylko w zależności od budżetu możesz tutaj pomyśleć nad Fabinho. A ostatnim dopełnieniem tego zespołu jest po prostu Kevin De Bruyne. No i jego niesamowita karta De Bruyne. Aha, De Bruyne po prostu. De Bruyne, ja mówię De Bruyne, nie wiem. W każdym razie tak się prezentuje na składzik i możesz tutaj dać, w zależności tylko od budżetu, możesz dać tutaj Fabinho albo za De Bruyne Fabinho, i to już będzie dużo lepiej wyglądało, w zależności na jakiej platformie grasz, bo jeżeli grasz na Xboxie, to spokojnie ci końców zostanie na Fabinho, a jeżeli grasz na PlayStation 4, to niestety tutaj będziesz musiał się przemęczyć z tymi zawodnikami, dopóki nie uzbierasz na Fabinho. A generalnie Kevin De Bruyne jest również bardzo spoko kartą, ponieważ ma 86 tempo, 86 strzały, 93 podne, 88 dribblingu, 64 umiejętności gry defensywy, troszeczkę mało, ale on tutaj nie będzie występował jako środkowy pomocnik defensywy, tylko bardziej jako taki pomocnik box to box. I właśnie jeżeli chodzi o samą formację w grze, będzie to formacja 4-1-2-1-2 wersji drugiej, czyli wersji wąskiej. Nie 4-2-3-1, tylko 4-1-2-1-2 wersji drugiej, gdzie to Kevin De Bruyne będzie na środkiem pomocniku razem z Roberto Firmino, Mane napastnik razem z Vinicius Juniorem, Leo Messi jako środkowy pomocnik ofensywny. Jeżeli chodzi o drugą formację w tym składzie, jaką można po prostu używać w tym zespole, jest to formacja 4-3-2-1, czyli formacja, która również jest całkiem spoko w tym roku. Wróciła do was graczy, ponieważ no tutaj na spokojnie można sobie grać tą formacją w tym roku, bo jest po prostu okej. Może nie jest aż tak dobra jak formacja 4-1-2-1-2, ale nadal jest po prostu użyteczna. No i jeżeli chodzi o zawodników, no to oczywiście Fred zostawa z tyłu i z ofensywy między obrońców. Jeżeli chodzi o tych pomocników, to taki bardziej box to box, już tutaj zależy od twoich preferencji. Jeżeli chodzi o napastników, no to Vini, Mane i Messi, tak to się prezentuje. Także to już na dzisiaj to był, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce, standardowo, oczywiście strzeleczka. Trzymajcie się! Bye.